Cieszę się bardzo, że mogę wziąć udział w tej sesji. Serdecznie wszystkich witam i pozdrawiam. Przechodzę od razu do tematu, bo znamy to powiedzenie, że czas to pieniądz. Czyli czas jest bardzo ważny, bardzo wartościowy. Trzeba go rzeczywiście wartością napełnić. Kardynał Wyszyński mówił, że czas to miłość. Czyli czas dopiero jak się napełni miłością, to staje się wartościowy i to jest bardzo ważne. Natomiast czym jest czas? Święty Augustyn nad tym zastanawiał się i mówi, w zasadzie to wiem, czym jest czas. Ale kiedy przyjdzie do tego, żeby wyjaśnić, czym jest czas, no to nie wiem. No i tak chyba trochę jest. Ja natomiast chcę mówić o miarach czasu. I to najpierw, jak one powstały, te miary czasu. I te miary czasu powstały nie w naszej szerokości geograficznej, co jak zobaczymy jest bardzo ważne. Powstały no, bliżej zwrotników, tam gdzie trochę inny jest. Inaczej obserwuje się takie naturalne zegary czasu, bym powiedział. I o jakie te naturalne zegary czasu chodzi? No pierwszy taki naturalny zegar, czyli coś, co rytmicznie pojawia się, co jest znakiem dla człowieka i co ludzie starożytni, szczególnie którzy żyli według rytmów czasu, cyklów przyrody, cyklów naturalnych, te znaki, te zegary naturalne dostrzegali. Pierwszym to jest księżyc. I to pamiętajmy, że te miary czasu powstają tam, gdzie no, w naszej szerokości geograficznej my księżyc nieraz nie widzimy, bo, no, bo jest mgła, bo ciemno, bo chmury. Bo... Natomiast kto był w Izraelu czy w tamtej szerokości geograficznej, wie, że nocą księżyc, jeżeli jest na niebie, jest doskonale widoczny. Pamiętam, raz byłem jedną noc na pustyni, kiedy dosłownie gwiazdy można rękoma brać. Wszystkie gwiazdy widoczne od jednego widokręgu do drugiego. Księżyc doskonale widoczny i stąd księżyc w tamtej szerokości geograficznej jest doskonałą pierwszą miarą czasu. Tym bardziej, że księżyc no, ginie, później jest znów, pojawia się, rośnie, dochodzi do pełni i znowu gaśnie. I można powiedzieć, kiedy jest pełnia księżyca, to zawsze jest święto, jak Izrael mawiał, jak kiedy jest 1/4 księżyca, czy kiedy później znika. Stąd księżyc jest bardzo ważną miarą czasu. I jeszcze zwrócę uwagę na to, że w ciągu roku pojawia się 12 takich faz księżyca. Stąd liczba 12 stanie się bardzo ważna we wszystkich miarach czasu. 12 albo to, co się dzieli, co jest pomnożenie 12, czyli 60 później minut, sekund, czy podzielone przez 12, 6. Te cyfry będą właśnie pochodzą z obserwacji naturalnej, z tego, że w ciągu roku jest 12 miesięcy księżycowych. Z tym, że te miesiące księżycowe no, mają taki jeden mankament. Mianowicie 12 miesiąc księżycowy, to znaczy taki, który jest od nowiu do nowiu. I to jest 29,5 dnia. I takimi miesiącami księżycowymi mierzyli czas pierwotnie Izraelici, Rzymianie. Cały w zasadzie te starożytne ludy wszystkie posługiwały się rachubą czasu księżycowo. Z tym, że 12 miesięcy księżycowych to jest tylko 354 dnia i tam z małym ułamkiem, czyli nie jest to pełen rok słoneczny. Czyli nie możemy powiedzieć, że na przykład nie możemy powiedzieć, że na przykład piąty miesiąc księżycowy to zawsze jest wiosna. Nieprawda. Do dzisiaj miesiącami księżycowymi posługuje się większość świata arabskiego. Kalendarz arabski jest oparty na miesiącach księżycowych i tam rok ma tylko 354 dni. Stąd na przykład Ramadan, to jest 9 miesiąc arabski, on się co roku przesuwa o 11 dni do tyłu. Więc może być Ramadan na wiosnę, później zimą, później jesienią i tak dalej. To jest mankament kalendarza księżycowego, że nie jest dopasowany do pór roku. Stąd w Egipcie powstaje kalendarz słoneczny, albo drugi zegar czasu. Pierwszy to jest księżyc, drugi to są pory roku. Czyli to, co wyznacza obieg Ziemi wokół Słońca. Kiedyś mówiono
obieg Słońca wokół Ziemi oczywiście, pory roku. Mianowicie w Egipcie to, co jest ważne, że pora wylewu Nilu. Wylew Nilu to jest coś, rzecz podstawowe dla kultury, gospodarki. Bez wylewów Nilu nie ma życia w Egipcie. I wylewy Nilu zauważono zawsze są regularnie o jednej porze roku. Później przychodzi susza dokładnie o jednej porze roku. Dokładnie gdzieś tam w górach Etiopii topnieją śniegi, Nil się napełnia, jest wylew Nilu. I zaczęto zmierzono, że od jednego wylewu Nilu do drugiego mija dokładnie 365 dni. Trochę niedokładnie, ale mniej więcej tyle. I wprowadzono rok słoneczny. Czyli według pór roku, według Słońca. To jest drugi zegar czasu. Z tym, że Egipcjanie odeszli już od, pozostawili 12 miesięcy księżycowych, ale nie było już tak, 12 miesięcy już nie księżycowych. To znaczy miesiąc nie zaczynał się zawsze tak jak w Izraelu do dzisiaj. Nów księżyca zaczyna się miesiąc, w połowie jest pełnia i kończy się księżyc, kończy się miesiąc. My się podzielono, wprowadzono 12 miesięcy 30-dniowych. Porówno. Miesiąc może zacząć się o pełni księżyca czy tego, ale 12 dni, 12 miesięcy 30-dniowych to jest 360 dni. I dodawano co roku 5 dni tak zwanych świętych poświęconych różnym bogom. I ten rok słoneczny, on się powoli zaczął przyjmować także w innych regionach Morza Śródziemnego. Także przyjął się z czasem w Rzymie, w Grecji. I on był, różnice było tylko takie, że kiedy jest początek roku? No trzeba wyznaczyć. Nie ma w przyrodzie tak powiedziane, że no teraz najczęściej rok zaczynano, jaka pora roku? Wiosna. Naturalne, świat się rodzi do życia, bo ta wiosna nie w każdej szerokości geograficznej jest taka sama, ale to jest najłatwiej. W Rzymie tak długo były obchody początku roku, rok się zaczynał od marca, że kalendarz do dzisiaj rzymski i wszystkie europejskie mają tego ślad. Na przykład wrzesień to jest september, od septem, siódmy miesiąc. Październik, oktober, okto 8. November, november i tak dalej w każdym języku europejskim to jest 9. December po łacinie w każdym języku, czy angielski, czy niemiecki, czy włoski, czy tego, to jest 10 miesiąc. Nie 12, 10, ale pozostały nazwy. Nazwy, że rok zaczynał się na wiosnę. Jednak to, co było ważne w Rzymie, to, że co roku wybierano w czasach Republiki dwóch konsulów, którzy byli głównymi dowodzącymi na wojnie, którzy byli głównymi administratorami. Rok się liczono za tego i tego konsula, co się działo. I 153 rok przed Chrystusem obaj konsulowie polegli w czasie walk w Hiszpanii. I nie ma dowódców, trzeba wybrać nowych konsulów, a do marca, do nowych wyborów jeszcze daleko. I wybrano w grudniu nowych konsulów i zaprzysiężono ich 1 stycznia. I odtąd zaczęto wybierać konsulów w końcu grudnia, 1 stycznia zaprzysiężenie było i zaczęto liczyć rok, lata w Rzymie od stycznia. Powstała, początek roku ten się przyjął i był, no do dzisiaj mamy 1 stycznia. Mimo, że 1 stycznia nic się faktycznie w przyrodzie nie dzieje, nie zaczyna, ale to jest ustanowione przez Rzymian. Jeszcze jedna sprawa weszła, reforma roku. Mianowicie dostrzeżono, że 365 dni to nie jest dokładnie obieg, to nie jest dokładnie cykl roczny słoneczny, cykl pór roku, że ten rok się trochę opóźnia. I Juliusz Cezar, oczywiście nie on sam prowadził badania, tylko astronomowie egipscy, doradzili mu, żeby wprowadził reformę, w której wprowadza tak zwany rok przestępny co 4 lata, czyli co roku dodaje się 6 godzin, i te 6 godzin przez 4 lata daje jeden dzień, stąd co 4 lata dodaje się jeden dzień. Jest rok przestępny.
I to było rzeczywiście, ten kalendarz został bardziej dopasowany do pór roku. Jeszcze dokładnie, już prawie co do godziny, ale jeszcze nie co do minuty. Mianowicie faktycznie obieg Ziemi dookoła Słońca trwa nie 365 dni i 6 godzin, tylko 365 dni, 5 godzin, 49 minut, czyli zostaje 11 minut. Jest różnicy. I te 11 minut co 128 lat tworzą jeden dzień, czyli zaczyna się różnica między porami roku, wprawdzie niewielka, ale zaczyna się. I stąd w XVI wieku Kościół wprowadza reformę. I ta reforma została wprowadzona, ogłoszona przez papieża Grzegorza XIII. Dlaczego? Mianowicie dostrzeżono, datę Wielkanocy zawsze wyznacza się po równonocy wiosennej, czyli po 21 marca, czyli wtedy, kiedy plus minus rzeczywiście dzień i noc są równe, bo to jest, tak było na początku świata, że dzień i noc był, ma wielką symbolikę, znaczenie teologiczne. Ale dostrzeżono, że w rzeczywistości równonoc w kalendarzu, ta równonoc przypada 10 dni już później niż jest w rzeczywistości, ponieważ te 11 minut tworzyło taką różnicę i w 1582 roku wprowadzono reformę. I ta reforma polegała na tym, że jeden rok skrócono o 10 dni. Mianowicie w 1582 roku był 4 października i następny był, jaki dzień? 15 października. I na przykład wtedy akurat w tę noc umarła święta Teresa z Awila, więc ona umarła w nocy z 4 na 15 października. Natomiast ponieważ umarła już poza północą, to jej święto, jej śmierć obchodzi się 15 października. Ale to była właśnie reforma, że o 10 dni skrócono rok. Ale żeby te różnice nie były wprowadzane na przyszłość, nie wchodziły, to jeszcze niektóre lata przestępne, takie, które kończą się dwoma zerami, na przykład 1700, 1800, 1900, ale których pierwsze cyfry nie dzielą się przez 4, nie są latami przestępnymi, żeby nie powstawała ta różnica. I stąd jeszcze jedno powiem, że tę reformę wprowadził papież. Więc oczywiście przyjęły kraje katolickie, kraje protestanckie tak powoli, natomiast kraje prawosławne, oczywiście Kościół prawosławny, papież wprowadził, więc kraje prawosławne nie przyjęły. Z czasem przyjęły parlamenty krajów prawosławnych. Jeżeli dziwna, że na przykład w Rosji kalendarz ten gregoriański tak zwany wprowadził Lenin. Ale już po rewolucji październikowej, stąd rewolucję październikową obchodzono zawsze 7 listopada, mimo że rewolucja była 25, ale to jest 13 dni później. Właśnie wtedy już było 13, na początku było 10 dni różnicy między kalendarzem juliańskim, czyli Juliusza Cezara, a gregoriańskim, czyli papieża Grzegorza XIII, a w XX wieku, ponieważ 1700, 800, 1900 nie był latami przestępnymi, już 13 dni. I do dzisiaj we wszystkich krajach oficjalnie jest kalendarz gregoriański, natomiast w kościołach prawosławnych w większości te kościoły nie przyjęły tego kalendarza, tego dopasowania roku kalendarzowego do roku, do pór roku, do roku naturalnego. I stąd do dzisiaj mamy 13 dni różnicy między świętami w kościele prawosławnym i w kościele katolickim. Czyli pierwszy zegar naturalny to jest księżyc, drugi to jest słońce i pory roku. Trzeci kalendarz naturalny to jest dzień. Oczywiście to jest też kwestia słońca, to jest obrót Ziemi dookoła swojej osi i słońce pada zawsze, no nie na całą Ziemię, bo nie dookoła oświetla, tylko jedną część oświetla. Z tym, że w czasach starożytnych, jeszcze jest może jedno, kiedy będziemy
w Babilonii, w Egipcie, w Izraelu, to zobaczymy, że dzień i noc są mniej więcej równe. Znaczy nie ma takich różnic, tak jak w naszej szerokości geograficznej, a jeszcze bardziej na północ, to nieraz noc trwa 24 godziny, a później dzień 24 godziny. Czyli są. Natomiast tam, gdzie powstawały kalendarze, dzień i noc są mniej więcej równe, albo różnice są małe. I stąd tam powstała sposób liczenia, wprowadzono podział dnia na 12 części, ale liczono 12 godzin dziennych i 12 godzin nocnych. Stąd godziny dzienne to jest od wschodu słońca do zachodu, a później godziny nocne od zachodu do. Jeżeli mówimy, że Jezus został ukrzyżowany o godzinie 6, a o 9 wyzionął ducha, czyli zmarł, 6, to znaczy od rana to jest mniej więcej południe. 9 to koło 3. To jest ten sposób liczenia starożytny, który zachowany jest także w Ewangelii. Od rana, od wschodu słońca do zachodu, 12 godzin. I znowu liczba 12 została wzięta z tej starej obserwacji, że jest 12 miesięcy księżycowych, mniej więcej tworzy rok. To jest dzień. Oczywiście 12 i 12 to daje 24, stąd mamy dobę 24-godzinną, mimo że my liczymy właśnie nie od wschodu do zachodu, ani nie dnia nie liczymy tak jak w Izraelu w czasach biblijnych od zachodu do zachodu. Liczymy od północy, to jest bardzo wygodny sposób liczenia. I wreszcie jeszcze jedna rachuba. Czas leci szybko, ale będę już... Mianowicie może mniej naturalna, ale która ma dla nas bardzo duże znaczenie, mianowicie tydzień. No dzisiaj nie wyobrażamy sobie bez, niektórzy mówią weekendu, wochenende czy tego. Oczywiście nie jest w znaczeniu chrześcijańskim, niedziela jest pierwszym dniem tygodnia, nie ostatnim. Ostatnim dniem tygodnia był zawsze szabat, sobota, niedziela pierwszy. Ale w żadnej kulturze rzymskiej, greckiej, babilońskiej, egipskiej nie było takiego cyklu świątecznego co kilka dni. Było święto roczne. W Rzymie było jedyne, że co 9 dni, tak zwane były nundine, co 9 dni był targ. Ale to nie był dzień świąteczny, tylko dzień targowy, gdzie nie działały sądy, wszyscy szli na targ, wszyscy zjeżdżali się sprzedający i tak dalej. Natomiast tylko w Izraelu i później, no to co te kraje, które przyjęły kulturę biblijną, wprowadzono 7-dniowe okresy, czyli 6 dni pracy. I znowu te 6 dni według mnie pochodzi z tego, że 6 i 6 to jest 12, to jest wzięto z obserwacji naturalnej. A 7 dzień to jest dzień świąteczny, który jest już trochę poza czasem jakby. To jest dzień, kiedy nie liczy się czasu, świętuje się i tak dalej. Tydzień, proszę Państwa, wszedł powoli, był, wzorowano się na tradycji Izraela, szczególnie w Aleksandrii, kiedy Konstantyn Wielki na początku IV wieku stał się, czy zaczął wprowadzać zwyczaje chrześcijańskie, nakazał najpierw wojsku co 7 dni dzień świąteczny i później powoli w IV wieku niedziela stała się świętem państwowym. Wcześniej w Rzymie nie było takiego zwyczaju. Nie było święta co 7, czy co 8, czy co 9 dni. W żadnej w zasadzie, w żadnym kraju. Także to, co, że mamy tydzień, że mamy ten wypoczynek i święto, bo to jest dzień pański w naszym pojęciu, to jest, zawdzięczamy temu, że tak to było oczywiście, Izrael traktował jako objawienie od Boga, tydzień dany od Boga. Ale też, że Konstantyn Wielki wprowadził ten tydzień do kultury europejskiej. To są takie naturalne zegary. Ja jeszcze mam 10 minut, czy nie? Góra. Nawet więcej. A, nawet więcej, bardzo dobrze. Czyli mamy te naturalne zegary, oczywiście pamiętajmy księżyc. My dzisiaj nie żyjemy tak bardzo w rytm natury, tak jak żyli ludzie starożytni. Poza tym dla nas nigdy nie było kalendarzy księżycowych w krajach północnych. Dlatego, że u nas obserwacja nieba jest trudniejsza.
ze względu na to, że jest wiele dni pochmurnych w ciągu roku, że no dzisiaj to mamy miasta oświetlone, także nieba nie widzimy, czy są smogi tak zwane, czy coś innego. Więc natomiast w regionie śródziemnomorskim podstawowym zegarem na niebie to był księżyc, tym bardziej, że on zmieniał się, zwiększał się i rzeczywiście można było mówić, że spotykamy się, jak będzie jedna czwarta księżyca, czy tam zjeżdżamy się, czy będzie pełnia księżyca, później słońce i pory roku i oczywiście dzień to jest też naturalny zegar czasu. Teraz oczywiście trzeba też liczyć czas, jeszcze rachuby czasu. Szczególnie tutaj zwrócę uwagę na rachuby letnie. Jak liczono lata? No, trzeba znaleźć punkt wyjścia, żeby rok po roku liczyć. Okazuje się, że taką pierwotną rachuba czasu była rachuba czasu, ona się rozwinęła no, w środowisku i żydowskim, i chrześcijańskim, od stworzenia świata, albo od początku świata. Oczywiście na początku ta data stworzenia świata nie była wyliczana na jakichś historycznych podstawach, tylko próbowano znaleźć datę symboliczną początku świata. I przyjęto, że tak jak pierwszy człowiek, Adam, został stworzony szóstego dnia, czyli i w południe, bo to człowiek, najdoskonalsze stworzenie, mógł być stworzony tylko w południe. Kiedy słońce jest, kiedy dzień najradośniejszy. Stąd drugi Adam, Jezus, urodził się w połowie szóstego tysiąclecia. Tysiąc lat jest jak dzień u Pana Boga. I przyjęto, że początek świata, ten symboliczny, to jest około 5500 przed Chrystusem. I takie ery świata, one się nieraz różniły o rok, o 5 lat, ale ery świata były bardzo popularne w okresie starożytnym. W Bizancjum, do końca Bizancjum, posługiwano się rachubo lat aborygine mundi od stworzenia świata. W Rosji do Piotra Wielkiego, czyli do około 1700 roku, rachubą w historiografii, w kronikarstwie, w dokumentach, to była rachuba od stworzenia świata. I druga przy tym rachuba, która była, to rok panowania władcy. Ale ta rachuba od stworzenia świata do dzisiaj jest w Izraelu. Mianowicie w Izraelu już na podstawie dokładniejszych obliczeń, które są w Biblii, wyliczono, że świat został stworzony około 4,5 tysiąca lat temu. Przed Chrystusem. I mianowicie ustalono, że to był 4761 rok przed narodzeniem Chrystusa, przed naszą erą. To był początek świata i do dzisiaj w Izraelu główna rachuba czasu to jest od stworzenia świata. Dzisiaj to jest 4761 i 2018 to jest 6779. Ta rachuba jest używana. Zazwyczaj pod nią jest podawany oczywiście rachuba nasza chrześcijańska od narodzenia Chrystusa, czyli 2018. Z tym, że trzeba pamiętać, że w Izraelu rok biblijny zaczyna się miesiąc Nisan, wiosenny, natomiast w późniejszych wiekach w Izraelu rok administracyjny i taki kulturowy zaczynać we wrześniu. I stąd ten początek świata, to jest, mówi się 4761 albo 62, zależy czy od września, czy do września, czy od września się liczy. Czyli od początku świata. I to dla nas już ta rachuba jest taka archaiczna, jakaś w ogóle anachroniczna, ale ona była używana w historii. Drugi punkt to jest no, od jakiegoś wielkiego wydarzenia. Rzymianie znamy rachubę ich od założenia Rzymu. Ab urbe condita 751 i ta rachuba, ona nie była tak bardzo popularna jak dzisiaj się myśli, ale w historiografii przez niektórych historiografów była używana i później stała się takim symbolem rachub czasu rzymskich.
W krajach arabskich oczywiście przyjęto liczenie lat od ucieczki Mahometa z Mekki, czyli z miejsca urodzenia, tam gdzie był przesiedlony, do Mediny, bo ta ucieczka wyznacza rzeczywiście początek takiej wielkiej działalności Mahometa. I 622 rok po Chrystusie to jest początek hidżry, liczenia lat muzułmańskich. Z tym, że przy przeliczeniu kalendarza muzułmańskiego na chrześcijański jest ta niedogodność, że rok muzułmański, arabski jest krótszy o 11 dni od naszego roku i te lata się nie pokrywają ze sobą. To jest bardzo trudne przeliczenie. Jedynie w krajach muzułmańskich Turcja za czasów Atatürka przyjęła oczywiście wtedy i alfabet łaciński, i także kalendarz rzymski, gregoriański i liczenie lat, takie jak jest w Europie. Turcja nie używa hidżry i także kraje, które nie są kraje szyickie, czyli Iran, ale też poszedł za tym Afganistan, przyjęły rok nie księżycowy, czyli nie 354 dni, tylko rok taki, jaki jest słoneczny, 365 z dniem przestępnym, co jest lata, czyli lata są takie same długości. Ale od jakiegoś wydarzenia, to jest drugi sposób liczenia. I często taką rachubą używano powszechnie, to były według panowania władcy. Czyli w piątym roku panowania, nawet w Biblii mamy w 15 roku panowania Tyberiusza Jezus przyszedł nad Jordan. Czyli mamy według liczenia władcy. Do dzisiaj, jak papież podpisuje encykliki, to pisze w trzecim, w piątym roku pontyfikatu. To jest ten starożytny sposób liczenia czasów. W kronikach polskich było też powszechnie używane. I wreszcie o tej erze, o których przynajmniej ze 3 minuty chcę powiedzieć, mianowicie od narodzenia Chrystusa. Kiedy dzisiaj powszechnie używana, wydaje nam się, że ona istniała zawsze. Wydaje mi się, że ona jest powszechna, że ona zna cały świat. Rzeczywiście znają cały świat. Nie tylko, jeżeli na świecie jest ponad 6 miliardów już dzisiaj i 2 miliardy chrześcijan, to nie tylko kraje chrześcijańskie używają tej rachuby lat od narodzenia Chrystusa, czy zwanej powszechnie naszą erą, ale także kraje niechrześcijańskie, powiedziałem już, że Turcja wprowadziła w latach 20. te rachuba lat, także w krajach muzułmańskich ona jest podawana poniżej tej hidżry, ale też na krajach Dalekiego Wschodu, Chiny, czy Japonia, czy Korea, czy inne kraje Dalekiego Wschodu, obok swoich bardzo skomplikowanych rachuby lat, tamte cykle smoka, jakieś inne, używają także rachuby lat europejskiej. Czyli wraz z przyjęciem kultury angielskiej i europejskiej przyjmują też, czy używają paralelnie do swoich rachuby lat. Więc to jest oczywiście kraje, obszary chrześcijańskie, czy Europa, czy Ameryka cała południowa, północna, czy Australia, czy inne kraje chrześcijańskie. Tam jest oczywiście, gdzie jest duży wpływ kultury europejskiej, ta rachuba lat jest powszechna. Kiedy ona powstała? Powiem od razu, że tak powszechnie to przyjęła się dopiero w drugim tysiącleciu. Natomiast powstała dosyć przypadkowo w VI wieku dopiero. Mianowicie Dionizy Mniejszy, czy Dionizus Exiguus, to był mnich, który pracował w kancelarii papieskiej w Rzymie, który przybył ze wschodu, znał doskonale język grecki, literaturę grecką i wtedy był problem wciąż ustalania daty Wielkanocy, że istniały różne sposoby obliczania daty Wielkanocy i nieraz te obliczenia między wschodem a zachodem różniły się. Tu były tydzień wcześniej, tu tydzień później. To wprowadziło, wtedy bardzo starano się, żeby ta data była zawsze jednego dnia. I Dionizy Mniejszy, który znał doskonale zasady obliczeń wielkanocnych na wschodzie, zastosował je do rachuby lat na zachodzie
i z polecenia papieża opracował tablice wielkanocne na 95 lat, kiedy przypada data Wielkanocy. I żeby zaznaczyć, do jakiego roku odnoszą się obliczenia, po raz pierwszy wprowadził, że najbliższa data, od której 532, że wcześniej były różne oznaczenia, ja wprowadzam rachubę lat od narodzenia Chrystusa i to jest właśnie do każdej daty Wielkanocy, do każdych obliczeń podał rok narodzenia Chrystusa. Szkopuł jest w tym, że nie podał, na jakiej zasadzie ten rok narodzenia Chrystusa obliczył. Nie było do jego czasów jednoznacznych obliczeń. Były przybliżone, one się różniły o rok, o dwa, o trzy, o pięć, nieraz o więcej. Sam Dionizy nie był historykiem, w ogóle nie zajmował się badaniami historycznymi. I nie ma śladu, żeby on na podstawie jakichś badań obliczał rok narodzenia Chrystusa. Przyjął, przybliżono datę narodzenia Chrystusa, która odpowiadała jego koncepcji obliczeń wielkanocnych. Mianowicie w obliczeniach wielkanocnych ważne są tak zwane cykle wielkanocne, że co 19 lat powtarzają się pewne daty, że pełnia przypada w podobne dni miesiąca, później są jeszcze inne cykle. I te cykle wielkanocne dostosował do roku narodzenia Chrystusa. My się tak dostosował, żeby rok narodzenia Chrystusa przypadał w pierwszym roku cyklu wielkanocnego. To jest bardzo zawiłe to, co mówię, to ja wiem. Z tym, że chcę tylko uświadomić jedno, że Dionizy Mniejszy nie popełnił błędu przy obliczaniu daty narodzenia Chrystusa, ponieważ nie prowadził badań historycznych, nie zajmował się dokładnym obliczeniem daty narodzenia Chrystusa, tylko umieścił datę narodzenia Chrystusa w pierwszym roku cyklu wielkanocnego, bo to mu, dla niego to było wystarczające. I co więcej, Dionizy nie wierzył, czy nie miał pomysłu, że ta jego rachuba lat od narodzenia Chrystusa kiedykolwiek się przyjmie. Nie stosował jej nigdzie, pisał dużo listów, w żadnym liście, w żadnym... Natomiast rachuba wielkanocna, tablica wielkanocna była bardzo popularna. Przyjęła się na Zachodzie. Później Beda Czcigodny 200 lat później pisał kontynuację tej tablicy. I on pierwszy, dopiero w VIII wieku, po raz pierwszy zastosował rachubę lat od narodzenia Chrystusa, przyjęto przy rachubie wielkanocnej w historiografii. On był historykiem, napisał historię angielską, historię Kościoła Narodu Angielskiego i tak dalej, kroniki i tam zastosował po raz pierwszy w VIII wieku pojawia się rok od narodzenia Chrystusa. I powoli od tego czasu czy IX, X wiek, XI, rachuba od narodzenia lat Chrystusa wchodzi do, już kończę, wchodzi do kancelarii, do historiografii i staje się no, dzisiaj powszechnie używana. Musimy czas mierzyć. Czy mamy księżyc, mamy słońce, mamy dzień, mamy inne rachuby, które tworzymy na podstawie, nawet zegar dostosowuje się do dnia, i dostosowuje się, ma te 60 minus 60 sekund, 12 godzin, 12 godzin. To jest te liczby, które wprowadził człowiek, ale na podstawie obserwacji tego, co dzieje się w naturze. Czyli człowiek tworzy następne rachuby czasu, ale wychodząc z tych pierwotnych rachub czasu. Czy rachuby czasu są nam potrzebne? No i ten czas, który jest potrzebny dla nas, nieraz za krótki, nieraz za szybko biegnie. Nieraz tak nam szybko ubywa, chcemy go zatrzymać, ale pamiętajmy też o tym, to już na koniec, to co mówił prymas Wyszyński, że czas to miłość. Im więcej tej miłości, ten czas się wtedy zatrzymuje, staje się wartościowszy ten czas. I to tak jak już na koniec taka anegdota, Michał Anioł, który wyrzeźbił pietę, słynna pieta i w tej piecie Matka Boża, twarz Matki Bożej to jest twarz młodej dziewczyny.
W zasadzie Jezus, który ma brodę, syn, wygląda starzej niż Matka Boża. No i pytają Michała Anioła, jak to? No, matka i młodsza od syna, a on powiedział tak, że chi ama non se invecchia, kto kocha, ten się nie starzeje. I to jest prawda, czas to miłość. Dziękuję bardzo.